Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na przepyszny, szybki w wykonaniu placek. Placek z owocami, w moim przypadku owoce mrożone, a dokładnie truskawka. Oczywiście owoce, jakie użyjecie, zależą już tylko wyłącznie od Waszej fantazji i dostępności tychże owoców. Ja akurat miałem truskawki jeszcze z poprzedniego sezonu zamrożone, także postanowiłem przygotować sobie taki oto placek, bardzo właśnie fajny i przyjemny w przygotowaniu, dosłownie kilka chwil macie coś naprawdę przepysznego. Na samym początku zapraszam Cię jeszcze do odwiedzenia mnie na Instagramie oraz Facebooku, nazwy wyświetlają się tutaj poniżej, linki znajdziesz w opisie oraz w sekcji komentarzy. Koniecznie zostaw łapkę w górę, a w sekcji komentarzy daj znać, jaki placek jest Twoim ulubionym, bądź z jakimi owocami Ty byś przygotował czy przygotowała takie właśnie ciasto. Teraz już nie przedłużając, zabierajmy się do pracy. Moi drodzy, przygotowanie przepysznego placka z mrożonymi owocami, nieważne jakimi, czy to truskawki, czy jagody, maliny, wiśnie, obojętne to jest, rozpoczynamy od przygotowania mąki. Cały przepis będę odmierzał dla ułatwienia dla wszystkich w szklance. Szklanka taka standardowa, pojemność 250 ml. Mąka pszenna typ 450 i 3 takie szklanki, moi drodzy, mąki potrzebuję do jednej porcji takiego placka. Tak więc pierwsza szklanka już jest w środku. Do mąki, moi drodzy, trafia jedna szklanka cukru, cukier najzwyklejszy, kryształ. Składniki suche, najpierw postaram się Wam tutaj wszystkie wsypać, których to będę używał. Następnie jedna paczuszka cukru waniliowego, bądź jeżeli nie macie cukru waniliowego, to do mokrych składników dodajcie sobie ekstraktu waniliowego, bądź te nasionka z laski wanilii. Do suchych składników jeszcze dosypuję dwie łyżeczki proszku do pieczenia. O właśnie, teraz to wszystko możemy sobie wstępnie wymieszać, tak żeby składniki mniej więcej nam się połączyły i w zasadzie możemy przechodzić już do składników mokrych, mianowicie jogurt naturalny, jedna szklanka, a może najpierw w sumie, żeby nie brudzić kilku szklanek, naleję oleju. Zamiast oleju, moi drodzy, możecie użyć szklanki roztopionego masła, tak więc dowolność tutaj zostawiam po Waszej stronie. W każdym razie ja używam tutaj oleju. Jedna szklanka, czyli 250 ml powinno się tutaj znaleźć. Do całości, tak jak wspomniałem przed chwilą, jedna szklanka jogurtu naturalnego, jogurtu gęstego. Akurat w moim przypadku, jeżeli nie macie jogurtu, możecie dodać jedną szklankę maślanki. Też fajnie nam się tutaj to wszystko sprawdzi i będzie ze sobą współgrać. Także sami zobaczcie, jedna szklanka, a tak naprawdę jest to wszystko z takich urządzeń mierniczych, jakich potrzebujecie w tym przepisie. Tak więc jedna szklanka jogurtu naturalnego trafia do środka. Jogurt spowoduje to, że cały placek będzie bardzo delikatny i będzie rozpływał się w ustach. Łyżką później sobie jeszcze wszystko będę również mieszał. Następnie do całości dodaję 4 jajka, dosyć sporych rozmiarów, jak widzicie. To są takie swojskie jajka, oczywiście wyparzone, wymyte, osuszone i rozbijamy. Wąchamy, czy aby na pewno nie są zepsute, żeby nie popsuć sobie tutaj pozostałych składników. Myślę, że jest to rozmiar L, a nawet XL, tak więc jeżeli macie nieco mniejsze, dodajcie większą po prostu ilość. Jeżeli takie M-ki, no to myślę, że 5 tutaj będzie adekwatną liczbą. No i nie pozostaje nic innego, jak teraz to wszystko dokładnie wymieszać i połączyć w taką jedną, gładką, jednorodną konsystencję. Zobaczcie, mąka jest już wymieszana, wszystkie składniki są połączone i teraz już nie pozostaje nic innego, jak wylać takie oto ciasto na blachę. Blacha standardowa, taka do pieczenia, wcześniej wyłożona, moi drodzy, papierem do pieczenia, i wylewamy sobie, starając się to zrobić równomiernie, całe ciasto na blachę.
No i tak jak mówiłem, moi drodzy, truskawki, ciasto mamy rozprowadzone równomiernie. Na razie otworzyłem sobie taką jedną siateczkę, a w zasadzie pojemnik z zamrożonymi owocami. Są one zamrożone na głaz, nie wyjmowałem ich wcześniej i też Wam tak polecam zrobić, od razu takie prosto z zamrażarki wykładać, moi drodzy, na ciasto. Jedna tutaj paczka w moim przypadku ma około 0,5 kg, tak starałem się je rozdysponować w czasie sezonu i teraz wkładam sobie jak najgęściej, można powiedzieć, jedna przy drugiej truskawka. Oczywiście jeżeli mi zabraknie, zaraz o tym Wam wspomnę i powiem, ile finalnie wyszło mi tutaj tych truskawek. Owoce, moi drodzy, w cieście są już poukładane. Zużyłem ich około 60 deko finalnie. Teraz przygotowujemy sobie kruszonkę. Kruszonka musi być według mnie bardzo taka chrupiąca, można powiedzieć, ale zarazem i krucha. Nie chcę takiej zbitej, twardej kruszonki. Ja robię ją na oko, ale Wam postaram się powiedzieć, ile mniej więcej, jakich składników tutaj się znajduje. Mam tutaj około 100-120 gramów masła. Do tego dorzucam sobie, myślę, 5-6 łyżek takich solidnych, stołowych cukru, cukru zwykłego kryształu i dodaję mąkę. Mąkę tą samą, którą dodawałem do placka, tak więc typ 450, również około 5-6 łyżek wstępnie. Następnie oczywiście, jeżeli to wszystko będzie za rzadkie takie, dodam i trochę cukru, i trochę mąki, a Wam powiem, jak to w końcu wyszło. Ja na samym początku sobie, moi drodzy, kruszonkę, a w zasadzie jeszcze masło, rozgniatam przy pomocy widelca, tak żeby nie pobrudzić sobie rąk i za bardzo nie ogrzewać przede wszystkim masła, ponieważ wtedy ono nam się nazbyt rozpuści. A właśnie, mam tutaj masło takie w temperaturze pokojowej, nie mam zimnego, celowo właśnie takie zawsze do kruszonki sobie używam. Bardzo fajnie, łatwo i szybko wtedy przygotowuje się kruszonkę. Następnie wszystko wyrabiam sobie dłońmi. Konsystencja ma być taka, że w zasadzie jest to taki piasek, taki żwirek, jak widzicie, ale po ściśnięciu stworzy on taką stałą kulkę, stałą masę i właśnie do takiego czegoś musicie dążyć. Wyszła mi naprawdę spora micha kruszonki, dosypałem jedynie około jeszcze po 2 łyżki zarówno cukru, jak i mąki i tak oto prezentuje się kruszonka. Teraz nie pozostaje nic innego, moi drodzy, jak tylko i wyłącznie kruszonkę rozprowadzić po cieście. Tak jak mówiłem, dosyć obficie, nie żałujemy sobie. Kruszonka niech tutaj naprawdę przykryje całość owoców. Ja powiem Wam szczerze, że z takich ciast z kruszonką chyba najbardziej lubię kruszonkę podjadać zawsze, a zwłaszcza te wielkie takie kawałki, które czasami nam się tutaj stworzą, tak jak w tym przypadku. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, placek jest już upieczony, spędził w piekarniku około godzinki 10 z racji tego, że te owoce, truskawki tutaj puściły wodę, ona musiała nam troszkę odparować i z tego tutaj tak wydłużony czas, temperatura 160 stopni Celsjusza. Powiem Wam tylko, że jeżeli macie takie za luźne ciasto, oczywiście możecie sobie włączyć albo termoobieg, albo jeszcze grzanie górą. Tak to się prezentuje. Placek jest przepyszny. Już pokroiłem go w takie mniejsze kawałki. Jeszcze tutaj od góry obsypię go sobie odrobiną cukru pudru. I sami spójrzcie. Kilka chwil możecie przygotować sobie coś naprawdę przepysznego. Placek jest soczysty, miękki, rozpływający się w ustach, także same zalety. Koniecznie wypróbujcie ten przepis, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, klikajcie dzwoneczek, a w sekcji komentarzy dajcie mi znać, z jakimi owocami lubicie najbardziej placki i czy może macie jakieś życzenia co do przyszłych deserów na moim kanale. Cześć, żegnam się, wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnym odcinku.